Witajcie, smakosze! Oto plon naszego dzisiejszego grzybobrania. Mamy tu między innymi podgrzybki, które będą świetnie mi pasowały do dzisiejszego dania na obiad, ponieważ chcę zrobić pieczone nogi z kurczaka z nadzieniem z farszem z grzybów leśnych. Teraz oczyszczę i przepłuczę grzyby, a następnie podam składniki do przygotowania tego dania. Grzyby do naszego dzisiejszego dania już są oczyszczone, umyte i ociekły już także z wody. Grzyby będą stanowiły farsz do nóg z kurczaka. Do tego farszu będę potrzebować także boczek i cebulę. Podsmażę je na maśle z olejem, razem oczywiście z grzybami. Nogi z kurczaka będę przyprawiać solą, pieprzem i przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Później także przyprawą do kurczaka. W trakcie pieczenia, bo te nogi będą pieczone, będę polewać kurczaka śmietaną wymieszaną ze słodką papryką. Na koniec przygotuję sos ze śmietany i dodam do niego posiekany koperek. Wszystkie składniki oraz proporcje tego dania podaję w opisie pod filmikiem. Zaczynam od przygotowania składników farszu grzybowego. Boczek pokroję w drobną kostkę. Boczek pokrojony, teraz pokroję w kostkę cebulę. I teraz cebulę z boczkiem będę podsmażać. Na patelnię kładę masło, tak mniej więcej około 2 łyżek i czekam, żeby się rozpuściło. Masło się rozgrzało. Dolewam teraz też mniej więcej 2 łyżki oleju. Wrzucam cebulę. Trochę ją posolę, bo nie chcę, żeby się zrumieniła, chcę, żeby się zeszkliła. Do zeszklonej cebuli dodaję boczek. Boczek będę smażyć do lekkiego zrumienienia. Boczek zaczyna się rumienić, więc teraz dodaję na patelnię grzyby. I teraz będę smażyć te grzyby, aż odparuję z nich cały płyn. Grzyby puściły wodę, wspaniale pachną. Uwielbiam takie leśne grzyby. Ich smak jest nieporównywalny z innymi grzybami. Na koniec jeszcze tylko grzyby posolę i popieprzę. Płyn już prawie w całości wyparował. Teraz wyłączam grzanie, ale zostawię jeszcze patelnię na ciepłym palniku, żeby do końca się płyn zredukował i te grzybki, żeby tak się dobrze przysmażyły. Wtedy będą najsmaczniejsze. Grzyby stygną, więc teraz usunę z nóg kurczaka kości. Thank you.
Cała kość jest już uwolniona. I wyciągam kość. Mięso od razu solę i posypuję pieprzem. I to samo na zewnątrz mięsa. I w ten sam sposób przygotuję pozostałe nogi z kurczaka. I ostatnia noga z kurczaka gotowa. Mięsa prawie wcale nic nie zostało na kostkach. Nogi z kurczaka są przygotowane. Teraz będę je napełniać grzybami. Do nacierania kurczaka będzie mi potrzebny czosnek, więc go teraz przecisnę przez praskę. Grzyby całkowicie już ostygły. Teraz te grzyby będę wkładała do nóg z kurczaka. Żeby grzyby nie wypadły, zepnę skórę szpilką do zrazów. I w ten sposób przygotowaną nogę z kurczaka posypuję teraz jeszcze przyprawą do kurczaka. Smaruję czosnkiem i układam prytwannie. I tak samo z pozostałymi udkami. No i ostatnia noga z kurczaka. Trochę grzybów zostawię do sosu. I teraz to udko trzeba dobrze zamknąć. I gotowe. Teraz jeszcze posmaruję czosnkiem. Posypię przyprawą do kurczaka. I włożę do brytwanny. Umyję sobie ręce i pokażę, co dalej. I teraz te nogi z kurczaka polewam niewielką ilością oleju. Nakrywam pokrywą i zostawiam na godzinę, żeby przyprawy dobrze weszły w mięso.
Minęła godzina, więc teraz wstawię te nogi z kurczaka do piekarnika i będę je piekła w temperaturze 180 stopni przez około 1,5 godziny. W trakcie pieczenia będę polewać nogi wytworzonym sosem oraz śmietaną wymieszaną ze słodką papryką. Tak jak mówiłam, w trakcie pieczenia będę polewać nogi z kurczaka wytwarzającym się sosem. Oraz śmietaną wymieszaną z papryką. Ta śmietana się na tych nogach rozpłynie. O, właśnie. Przepięknie pachną. I teraz wstawiam tę brytwannę z powrotem do piekarnika. Tę czynność powtórzę jeszcze z 2-3 razy. Minęło 1,5 godziny, więc czas pieczenia się skończył. Sprawdzam, czy nóżki są mięciutkie. Wspaniałe, można powiedzieć, że mięciutkie jak kaczuszka, gdyby to nie był kurczak. Nabieram trochę sosu i ten sos wyleję na pokrywę. I teraz na tę pokrywę przełożę udka. I wstawię tę pokrywę teraz jeszcze do piekarnika, żeby nie wystygły nam nóżki z kurczaka. A tutaj w brytwannie dokończę sos. Do sosu dodaję resztę grzybów, która mi została. I dodam resztę śmietany. O, zapomniałam, najlepiej tę śmietanę zahartować. I teraz połączę ją z sosem. Sos wymieszam. Dodam posiekany koperek. I wszystko jest gotowe. Można obiad podawać. Pieczone nogi z kurczaka faszerowane leśnymi grzybami to dla wszystkich miłośników grzybów prawdziwy rarytas. Przepięknie pachną, bardzo apetycznie wyglądają. Skórka jest rumiana, chrupiąca. Mięso w środku mięciutkie i soczyste. Smak jest niezwykły. Leśne grzyby mają tak wspaniały, intensywny aromat, że całe danie jest po prostu przepyszne. Wszystkim smakoszom polecam przygotowanie tego dania i wszystkim życzę smacznego! Naprawdę super.